Budzę się w nocy i widzę obrazy kobiet i dzieci, które uciekają z podniesionymi rękoma nad głową pod ścianę. Błagają, żeby nie zabijać. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku Historii Hiking. Dzisiaj wysokogórskie klimaty. I dzisiaj przeniesiemy się do czasów II wojny światowej, a w szczególności chcemy pokazać żołnierzy i w ogóle służbę pierwszej dywizji górskiej, która uważana jest po dzień dzisiejszy w Niemczech jako rycerze, którzy tylko i wyłącznie bili się na froncie, jako żołnierze przeciwko wrogowi. I dzisiejszy odcinek właśnie będzie poświęcony tym, którzy pod znakiem Edelweiss nie byli wcale rycerzami, ale byli zbrodniarzami wojennymi, a nawet uważa się, że w swoim okrucieństwie, w walkach na przykład w Jugosławii z partyzantką, dorównywali żołnierzom Waffen-SS. Zapraszam na odcinek o żołnierzach spod znaku krwawej szarotki. Aby zobrazować wam prawdziwość właśnie tamtego czasu, mrocznego czasu II wojny światowej i strzelców z pierwszej dywizji górskiej, zaprosiliśmy dzisiaj do programu rekonstruktora Tytusa z Krakowa, który w oryginalnym, całym oporządzeniu będzie mniej więcej oddawał klimat tamtego właśnie dramatycznego czasu. Na przykład narty, które trzyma w dłoni, są prawdziwymi nartami z tamtego okresu. Co jest najciekawsze? Że malowanie, właśnie to zielone malowanie jest oryginalne, jakie mieli żołnierze spod znaku Edelweiss. Otóż do lat 2000, do 2008-2010 roku, formacja ta uznawana była w Niemczech, tak jak powiedziałem wcześniej, za idylliczną formację, która walczyła tylko i wyłącznie honorowo po rycersku z żołnierzami wroga. Ale to się wszystko zmieniło. Bo Kurt Meyer, który nie jest historykiem, był zwykłym kupcem, przedsiębiorcą, postanowił odnaleźć swojego ojca, który był fanatycznym nazistą. I ostatnie wieści na temat swojego ojca miał z Grecji z 1943 roku, gdzie walczył tam właśnie z partyzantami greckimi i tam przyszła wiadomość stamtąd, że on zaginął. Meyer wybiera się po 20 latach zakończenia II wojny światowej do Grecji szukać śladów ojca i to, co znajduje, zmusza go do napisania przepięknej, mocnej i prawdziwej książki właśnie o zbrodniarzach spod znaku Edelweiss, która liczy 800 stron. Niestety ona jest tylko w wydaniu niemieckojęzycznym, ale nam udało się dotrzeć do oryginału i dzisiaj to, co będę opowiadał, będzie właśnie z tej monografii, która całkowicie zburzyła w Niemczech obraz tych właśnie żołnierzy pierwszej dywizji górskiej. Meyer urodził się w 1940 roku, a więc bez wątpienia jest dzieckiem urodzonym w III Rzeszy. Myślę, że na pewno z traumą, tą, którą odziedziczył właśnie po swoim ojcu naziście. Zresztą sam oficjalnie i wprost do tego się przyznaje i o tym bezpośrednio mówi. Bardzo mało jest takich ludzi, którzy wprost definiują: moi rodzice byli zbrodniarzami. Mój ojciec był zbrodniarzem wojennym. Mój ojciec mordował ludzi. To bardzo ciekawa właśnie pozycja ze względu na prawdę, która jest w niej zawarta. Natomiast Meyer udaje się do Grecji 20 lat po wojnie i o dziwo spotyka jeszcze świadków i ludzi, którzy pamiętają wydarzenia. Co jest najciekawsze? Odnajduje grób ojca. Mówi, że zwraca mu kości, w sensie ekshumuje, tak to nazywa w swoim języku, i że to napawa go wielkim przerażeniem, bo udaje mu się odnaleźć świadka, który zastrzelił jego ojca. Ta pierwsza mała książeczka, którą wydaje, jest opowieścią o jego poszukiwaniu ojca grobu. Natomiast ukazuje się ona w języku greckim. I wtedy do niego przychodzi masa listów, która opowiada, co właśnie żołnierze tej dywizji górskiej robili w Grecji. Jest opowieść z Komeno, takiej miejscowości, kiedy żołnierze dywizji górskiej
weszli do tej miejscowości i raport jednego z nich brzmiał: napotkaliśmy na bardzo mocny opór wroga. Musieliśmy stawić mu czoło. Straty wroga były potężne. Dopiero po wojnie okazało się, że straty wroga to 315 cywili. Głównie kobiety, dzieci, starcy i niemowlęta. Tak naprawdę w tej wsi nie było żadnego najmniejszego oporu. Po prostu był to zwykły bandycki napad na niczego nie podejrzewających mieszkańców. Był to akt barbarzyństwa, był to akt zemsty za wcześniejszy napad partyzancki, jaki właśnie partyzanci urządzili na żołnierzy 1. Dywizji Górskiej. Rozkaz brzmiał bardzo krótki: zabić wszystko, co się rusza. Mieszkańcy, którzy próbowali uciec, zostali zastrzeleni podczas próby ucieczki. Mieszkańcy, którzy schowali się do swoich domów i nie otworzyli żołnierzom z 1. Dywizji Górskiej okien, drzwi, również zostali bestialsko zamordowani. Meyer dociera do weteranów, tych, którzy byli właśnie wtedy w tej miejscowości. Opowiadali, że wrzucali granaty ręczne do mieszkań, strzelali przez zamknięte drzwi. Wiele domów stanęło ogniem. Wielu ludzi nie wyszło z tych domów. Spłonęli tam żywcem. Weterani wspominali, że nad wsią unosił się potężny smród palonego ludzkiego ciała i włosów. Meyer dociera jeszcze do jednego człowieka. Do człowieka, który służył z jego ojcem Frankiem. Ten człowiek nazywał się w tamtym czasie Anton Zidler i miał 19 lat. Meyer pyta go, jak się czuje jako człowiek, który uczestniczył w takiej rzezi, w takiej masakrze. On jest oczywiście zdumiony, bo przecież myślał, że skoro syn weterana, to nie będzie pytał o zbrodnię. Ale Meyer naciska: musisz mi o tym opowiedzieć. Anton, 19-latek, wtedy zaczyna opowiadać, że czuł się tak, jakby kosił trawę. Mówi, że wykonał gest kosą, szybko, spokojnie. Ale do tej pory budzę się w nocy i powiem panu jako pierwszemu. Budzę się w nocy i widzę obrazy kobiet i dzieci, które uciekają z podniesionymi rękoma nad głową pod ścianę. Błagają, żeby nie zabijać, a my strzelamy. Wielu takich jak ja wtedy czuło się podekscytowanych, że strzela do kobiet i do dzieci. Ale dziś z perspektywy tego czasu i mojego dojrzewania, zmiany mojego umysłu, czuję się, że jestem zbrodniarzem i wykonałem potworne i parszywe rzeczy. W 1968 roku Meyerowi udaje się doprowadzić do przesłuchania jednego z żołnierzy 12. Kompanii 1. Dywizji Górskiej. Nazywa się August Steiner. August Steiner zeznaje: po zakończonej masakrze byłem ogromnie zdziwiony i nawet bardzo mocno zdenerwowany na swoich towarzyszy broni. Dlaczego? Pyta prokurator. Steiner odpowiada: widziałem moich towarzyszy broni, którzy bezcześcili haniebnie zwłoki. Widziałem, jak byli pijani i wtykali butelki od piwa w narządy rodne kobiet, które wcześniej zostały przez nich zastrzelone. I tutaj dochodzimy do jeszcze jednego ciekawego zeznania. Stefanosa Papasa, nauczyciela, który przeżył masakrę. Jego zeznania trafiają do właśnie Trybunału w Norymberdze. I jego zeznania w 1968 roku są odczytane właśnie Steinerowi. Papas opowiada, że żołnierze Dywizji Górskiej łapali dzieci, wkładali im do ust waciki nasączone z benzyną i podpalali. Prokurator pyta Steinera: widziałeś to? Steiner bladnie mówi, że takich sytuacji nie widział, ale widział zwłoki dzieci, które miały poparzone całe usta i twarz. Na koniec przesłuchania August zeznał jeszcze jedną rzecz,
którą, jak twierdzi, nikomu wcześniej nie mówił. Powiedział, że potwornie wstydzi się tamtego czasu. Że wstydzi się tak bardzo mocno, że uczestniczył w masakrze właśnie cywili. Powiedział również, że na koniec, po całej tej rzezi, znaleziono zapasy wina, dobrego południowego jedzenia i wszyscy z 12 kompanii urządzili sobie ucztę. A z tyłu płynęły domy i leżały ciała zabitych. Pamiętam jeszcze jedną rzecz z mojego rodzinnego miasteczka, z Walimia, który nazywał się wtedy za czasów niemieckich Wisterwaldersdorf. Rozmawiałem kiedyś z jednym z byłych mieszkańców i on mówi do mnie, czy słyszałem o takiej wielkiej postaci jak Hubert Leopold. Mówię, że nie słyszałem. Cóż to za postać? O, mówi, proszę pana, to bardzo ważna postać dla Walimia. Tylko niemieckiego, dla Wisterwaldersdorf. To bardzo ważna postać. Pytam się, dlaczego taka ważna postać? Narciarz, sportowiec, służył właśnie w dywizji górskiej, strzelców. Proszę pana, to był, mówi, jeden z nielicznych, który uczestniczył we wbiciu flagi na Kaukazie. Ale nie powiedział, jakiej flagi. Nie powiedział, że flagi ze swastyką, tylko że flagi. I z ubolewaniem zrobił taką właśnie minę. Niestety Hubert wtedy był ranny i zmarł w szpitalu na froncie wschodnim. To bardzo wielka postać dla Wisterwaldersdorf. Dziękujemy bardzo, że jesteście z nami. Dziękujemy, że wspieracie nasz kanał. Dziękujemy za wszystkie subskrypcje, kciuki w górę i oczywiście za dzwoneczek, który na pewno w momencie kliknięcia przypomni wam o kolejnym nowym odcinku. Jeśli zainteresował was odcinek o żołnierzach spod znaku Krwawej Szarotki, zachęcam was również do odcinka o zamachu na Kriegera. Link do odcinka znajdziecie w opisie pod filmem. Do zobaczenia. Serdecznie pozdrawiamy naszych mecenasów. Wspierają nas Adamigo 50, Avid 2, Tomasz Barabasz, Grzegorz Barsz, Bajker Budzyk, Radosław Burczyk, Wojciech Bylski, Michał Chmielarczyk, Artur Chojecki, Radosław Depo, Remigiusz Golanowski, Gildorf K., Mirosław Kana, Kamil Klarecki, Michał Komisarski, Anna Kudła, Krystian Kulikowski, Marcin Lukomski, Bartosz Łyżwa, Elsenau Militaria, Galica Production, Damian Ślęp, Małgorzata Sobczak, Wojciech Sroka, Mariusz Schubert, Mariusz Tokaj. Ogromnie wam za to serdecznie dziękujemy.